Sobotę 30 maja 2015 roku na stadionie piłkarskim w Bażanówce odbył się pierwszy piknik rodzinny Orzełka Bażanówka. Na murawie spotkało się kilkadziesiąt dzieci wraz z rodzicami. Czekało na nich wiele emocjonujących atrakcji. Dzisiaj dzieci brały i rodzice brały udział w konkurencjach takich jak przeciąganie liny, piłka parzy. Mamy tor przeszkód ogólny, także tor przeszkód specjalny z piłkami. Mecz pokazowy rugby, gdzie dzieci grają rugby. Mecz kobiety, mamy dokładnie kontra dzieci z rocznika 2006-2007 i rodzice, tatusiowie z rocznikiem 2004-2005. 7 marca tego roku podpisaliśmy umowę o współpracy z Krakowią i czerpiemy jakby wzorce z klubu z Ekstraklasy, wzorujemy się na nich, jedziemy na wspólnym programie. Spotykamy się na różnych konferencjach trenerskich. W stałym kontakcie jestem z koordynatorem Krakowi Marcinem Kępą. Tutaj nie potrzeba było żadnego nakładu finansowego. Zrobiliśmy to dobrą wolą, chęcią i zaangażowaniem kilku osób, jak byłego prezesa Ludwika Wójcika, obecnego prezesa Leszka Ćwiąkały, Joasi Kalityńskiej i zarządu klubu Orła Bażanówka. We wrześniu minie rok naszej działalności, także chcemy w sierpniu zrobić jakiś taki mega turniej i zaprosić zespoły z rocznika 2007 z Ekstraklasy. Na pewno Krakowia już swój udział potwierdziła. Wyślemy zaproszenie do Wisły Kraków, Korony Kielce, Ruchu Chorzów, no i drużyn pierwszoligowych.